Czy jesteście gotowi, moi drodzy, na Polskę pod Hearts of Expanded? Modyfikacji, która zmienia tyle w Hearts of Iron 4, że można powiedzieć, że jest to dosłownie HOI 5, nie? Nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Mi się wydaje, że nawet ja nie jestem na to gotowy. Moi drodzy, obron Polski i tego typu rzeczy było w milion. Ale na tym modzie będzie to wyjątkowo ciężkie, więc zamierzam zagrać jak prawdziwy dzik. Spokojnie, powoli, moi drodzy, zróbmy to i postarajmy się ich zatrzymać. Powiem wam szczerze, że jakby to powiedzieć, nie wiem nawet, co tutaj wybierać, nie? Bo tu jest tyle rzeczy na Polskę, to będzie tak testowe i tak losowy run, że to jest niewyobrażalne po prostu. Boże, ile tutaj można rzeczy wycisnąć, jak ja na to patrzę, jakiś basic training, contract army, ja nawet nie wiem, co ja mam wybierać. Ja jestem stary, jestem zszokowany, bo nie wiem, co się dzieje. W międzyczasie mam jeszcze tysiące decyzji, które mogę klikać, podnieść podatki, co tu się w ogóle dzieje, stary. Tutaj trzeba lewicę zrobić, ale tutaj są decyzje na Boże, można flagi Polski zmieniać. Jezus, co to? Nie no, bez takich, chłopie. Na razie nic nie zmieniam. Expand Civilian Industry in Warszawa. Minus 500 manpowera, 5000 i jeden stabilności na dół, war supportu, przepraszam. Active for 60 days. Ekty, ja dostanę cywilkę? Co ty gadasz? Czekaj, mam cywilek 18. Wedle tego, za 60 dni powinienem dostać dwie cywilki. Zobaczymy. Dobra, powiem wam szczerze, jak głupio to nie zabrzmi, idę w cywilki i postaram się je po prostu zrobić tego jak najwięcej, nie? Stary, patrz jak mi gra chodzi na jedynce w hoju. Stary, jak tobie na piątce. Co jest? What? A patrz na piątce, jak mi leci. Jezus, dobra. Tu trzeba spowolnić. Nie wiem, czy opłaca mi się ulepszać monumenty w Warszawie, w Krakowie i tak dalej, nie? Na razie chyba bym się skupił właśnie na ten civil expand, żeby tych cywilek nasrać jak najwięcej. Okej, zobaczymy. 20 cywilek, 5 dni, 4, 3, 2, 1, 0. Ty, wzrosły mi cywilki. LOL, to ja zbieram tą siłę i walę tutaj po cywilkach, panowie. Kid z tym war supportem, ja będę miał z 50 cywilek, to ja zrobię taką armię, że... Wow, tu jeszcze można militarki napierdzielać. Okej, dobra, panowie, jedziemy i zrobimy taką silną Polskę, że ja w 39 to ja będę ofensywę na Berlin prowadził. Panowie, jestem zdenerwowany, ja mam za mocny... Ja wiem, że to cringe'owo brzmi i was to boli, ale posłuchajcie mnie przez sekundę. Naprawdę boli mnie to, że gram na speedzie 1 w Hearts of Iron 4 i on tak czas szybko leci, bo ja nie jestem w stanie tego ogarnąć. Patrz, piątka, stary. Tragedia, chłopie. Ja se muszę gorszego kompa kupić. Wiecie co? Z racji tego, żeby skończyć szybciej, to oleję ten boost do doktryny, nie? Pójdę po prostu w triumf tego, żeby się zająć, moi drodzy, strajkiem wieśniaków. W sensie peasant strike. No ludzi z wioski, o. I boostuję cywil... Ty, a to się odnawia. Za warsup... O Jezu, zrobimy to. Panowie, ja zaraz będę miał tyle cywilek, że wow. Our dictatorship is neutral, fantastycznie. Nie biorę polskiego rewanżyzmu, olewam resztę i idę, moi drodzy, jak najszybciej usunąć strajk, nie? Kurde, mogę boostować jeszcze rzeczy. Kurde, nie wiem, czy teraz fabryki, czy... Kurde, jak głupio to nie zabrzmi, powinienem wybierać demagogów, nie? Bo jest tragedia. Public healthcare. Patrz, za gucy mogę sobie stabilkę boostować. W sensie zboostować while active, ale nie chcę tego robić. Ja bym chciał weekly, moi drodzy, wsparcie popularności, stabilności, ale tego raczej nie ma, nie? Tu jest tyle rzeczy do klikania, że ja jestem w szoku i... Patrz, dig for resources. Zobaczymy, nie? Co będzie. Muszę też boostować tutaj rzeczy diplomatic quality, żeby mieć army organization mistrzostwo. O! Gitareczka! Nie? Tego się spodziewałem, to właśnie i wszystko od zera, bo nie miałem autosave'ów, nie? O Boż. Musiałem cofnąć wersję moda, ponieważ się wywala w powietrze, moi drodzy. Na najnowszej wersji. Cofnąłem wersję moda do 1.13.7 chyba. I teraz mogę bronić wielkiej Polski! Mam nadzieję, że za to, że się nie poddałem i za to poświęcenie, żeby przygotować dla was odcinek praktycznie z Hearts of Iron 5, zostawicie lajka, bo o moi drodzy... Lecimy. A na eneba.com możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. I wiecie, co zrobię? Tak naprawdę pójdę w sformowanie jakiegoś Commonwealtha albo, kurde, Poland Hungry. Idę po prostu, anektuję wszystko, nie? I oczywiście tutaj zużywam siłę polityczną. No wiem, bardzo możliwe, że zrobię Luftwaffe. W sensie nie Luftwaffe, na Polsce Luftwaffe. Chodzi mi po prostu o polskie siły powietrzne. To jest bardzo, bardzo, że tak powiem, możliwe, że mi się to uda zrobić. Luftwaffe oczywiście robić nie będę. Tutaj też wybierzemy jakieś civilian policies, żeby się szybciej budowały rzeczy. Tu są boosty do kawalerii. LOL! Co to jest? Cavalry attack 25%? Cavalry defense 15%? Nieźle. Range production cost minus 25 transport plane'ów. Motorized railway guny to mnie nie interesuje. Ile tu jest rzeczy, chłopie? Mogę wybrać stabilkę tygodniowo albo war support. Tutaj też mogę wybrać jakiś army experience i tak dalej. Max planning plus 25. Jezus. Teraz wybiorę, moi drodzy, tego, stabilkę. Wow, oczywiście, że to wybiorę. Myśliwce minus 10. Jezus, ale ja zrobię
potęgę polską. Boże, tu jest 50 tactic army policies, nie? Planning, United Front, Lightning War, Shock and Wave, Future Warfare. Jezus, co tu się dzieje w ogóle? Antitanki? Nie no, ja idę w planning, nie? Bo będę planował, ale nie mam armored carów. Jezus, co tu się dzieje? Tu też mobilization speed, w ogóle division recovery rate. Co tu się dzieje? Basic? Idziemy w to. Będzie division training time, ale będziemy mieli przynajmniej mocne wojo, nie? Junior? Major? Jezus, co to jest? Planning, daj mi to. O Boże, ale zrobimy dywizję. Czyli jeżeli dostaję 0,20 supportu, to mogę wziąć, wrzucić na przykład propaganda campaign i weekly war support za siłę polityczną. No oczywiście, że tak. Chłopie, 37 rok, jak gram na gospodarce cywilnej, bo jestem nobem. Jezus, panowie, wybrałem tutaj cel military spending, co nie? Fabryki wojskowe muszę zresetować, żebyś boost zaskoczył. 45% szybciej. Ja ci pier... Naprawdę, one się budują z prędkością? No, szybciej o wiele od bunkra, ale wow. Woman... Powiedziałem, że kobiety zostają w domu, tu jest Woman Auxiliary, to dostaniemy, moi drodzy, boosty, ale ja bym wziął chyba zamiast Woman Auxiliary to, boosty jeszcze do produkcji jeszcze większe. To będzie dobre. Mhm. Świetnie. O, i teraz Gdańsk, moi drodzy, pacyfikujemy, jak najszybciej się to da. PL01, moi drodzy, kiełbasa, oczywiście, wchodzi tutaj do służby, nie? PL01 kiełbasa. To będzie nasz myśliwiec, który powstrzyma hitlerowską agresję na biedny, wiecznie wyzyskiwany i zmęczony wojną naród polski. Dwa myśliwce dziennie wystawiam, nie? PL01, moi drodzy, kiełbasa. Mistrzostwo świata. Tylko nie wiem zielonego pojęcia, jak ja mam po prostu doktryny robić, ale kiedyś się zrobi na pewno. Tak naprawdę, nie? Moi drodzy, rekrutuję 50 dywizji. Nie wiem, czy ja je wyposażę manpowerowo. Nie mam zielonego pojęcia. Tak naprawdę. Ale brakuje mi 50 tysięcy karabinów. Robi się 300 dziennie, więc powinny się prędzej czy później uzupełniać. Lepsze pociągi oczywiście witamy w drużynie. Zobaczymy. Ty, to trzeba wziąć. Industrialization, chłopie. Albo nie. Dobra. 19 lat mogę wziąć gościa. Bierzmy, moi drodzy, od 17 roku życia. Ludzi. W sensie bierzemy dużo ludzi. 40? 50? No Wielka Polska potrzebuje raczej pomocy. Dobrze. Do 50 roku werbujemy. Trudno. Zapraszamy do Armii Polskiej. Dobra, panowie, ja chyba manpowerowo nie będę w stanie tej armii utrzymać, więc wrzucę armii propaganda. Niech tutaj leci dodatkowy 1000, niech się napełnia. Jestem już na max mobie. Ja nie wiem, co tutaj już nie mam co do wyboru w ogóle. Do government policies i tak dalej, żeby to szło do góry. Jest ciężko. Nie mam za bardzo wyboru. Muszę werbować 16-latków do Wojska Polskiego. No takie są standardy, takie są realia, historia dzieje się na naszych oczach. Potrzebuję jak najwięcej ludzi, nie? Boże, ja zapomniałem, że te doktryny idą dalej. Jezus. No panowie, ja jestem gotowy. W sensie boostuję sobie produkcję tego, żeby samoloty być w stanie samemu wytwarzać. Staram się to robić jak najlepiej. Ciężko to wychodzi, nie? Nie ukrywam, ale no próbujemy. Jak zwykle niestety zbyt zaawansowany mod poskutował tym, że Niemcy walczą z Francuzami w Piedmont, nie? Jakkolwiek się to nazywa. Gdańsk zostanie Gdańskiem. Ja oczywiście nie oddam Niemcom Gdańska. I będę starał się walczyć, a oczywiście tak wygląda moja produkcja. Mam 7 tysięcy myśliwców, nie? W powietrzu. Dosłownie. 7 tysięcy myśliwców i teraz czekam, aż mi Niemiec wypowie wojnę, bo ZSRR mi też uzasadnia. Declarate war i teraz mnie zapraszają do aliantów, ale ja robię nie będę dołączał do żadnych aliantów i oczywiście teraz, moi drodzy, Niemcy wzywają wszystkich. Sprawdźmy tylko, jak zadziałają moje dywizje, nie? W sensie przeciwko niemieckim. Zobaczymy. Ty. My tu mamy zielone niebo. Jezus, Niemcy mają 8k maszyn. Ty, ale one tracą więcej od nas, tracą. Dobrze. Oj, 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 Deutsche, o, Deutsche Soldaten. Gut, Soldaten. Dobrzy żołnierze. Trzeba ropę brać od związku. Trzeba brać od ruskich, moi drodzy, rzeczy, nie? Dopóki mogę. Muszę żyć dobrze z Ruskiem, dopóki mi wojny nie wypowie. Ty, Niemcy atakują. O kurka, wodna. Twaka defa, stary. Dobry jestem. Proszę, zatrzymajcie się. Panowie, ofensywa na Niemcy. Chłopaki, dacie radę, ja w was wierzę, naprawdę. Zielone niebo. 130 maszyn tracą Niemcy. W powietrzu, bo mają 12 kamaszy nad Polską. Dobrze to wygląda. Jeszcze zajęliśmy jedną prowincję, panowie. Polska mistrzem Polski. Polska mistrzem Polski, panowie, nie? Bomby spadają na nasz wierny, wielki kraj. Ty, ale my zatrzymaliśmy marsz Hitlera, nie? Bo on nie ma zielonego nieba i jest nawet dobrze. Nie wiem, czy damy radę nadrobić te straty powietrzne, ale 12 myśliwców dziennie robi swoje. O Jezus, oni atakują z każdej strony, panowie. To nie jest zabawne. Ty, bardziej mnie Rumuni przebili tutaj. Jezus, czy ja mam jakieś maszyny do wystawienia? 400 myśliwców, stary, no. Wystawimy trochę closer supportów, żeby wesprzeć Polskę. Tutaj działania wojenne. Nie wiem, no co mogę zrobić, tylko się jedynie chyba pomodlić o Polskę, nie? Módlcie się wszyscy o Polskę, bo nie wygląda to dobrze. Oczywiście tutaj damy closery teraz i uwaga, próba ofensywy. Albert Sosnowski, we gonna win, musimy to wygrać, panowie. Albert Sosnowski i prowadzimy kontrofensywę, nie? Odbijemy każdą połać naszej ziemi. Musimy odbić każdą połać naszej ziemi, nie? Niemcy też mają dobry def, a ja też mam dobre dywizje w sumie. Nie ma tragedii, nie? Ty, mobilizacja. Polska, extensive conscription, jedziemy. Ty, tutaj nawet udało się wesprzeć. Dobra. Kasy tutaj. Dobra. Ale walka. Panowie, wykrwawiamy jako Polacy Luftwaffe w powietrzu. O Jezus.
Sowiecki Sojusz chce terenów, panowie. Myślałem, że mam jeszcze trochę czasu, ale Stalin upomniał się o swoje ziemię, nie? Udało mi się zająć Olsztyn. Będę walczył do końca. Oczywiście zrobię sejwa, jakby mnie mieli zmieść z powierzchni ziemi. Nic nie oddamy. Never surrender. O Boże, Stalin ma cel na mnie. No to nie fajnie trochę. Force attack! Leć przed siebie! O Jezus, już mogę polecieć jedynie. Chyba na kolana Stalinowi, bo zobaczcie. Chyba będę musiał przeorganizować defensywę, bo jednak taki uporczywy tutaj obrona nie ma sensu. Niemcy zatrzymaliśmy, ale okej. Dobrze, to czas. Nigdy się nie poddamy i nigdy nie oddamy ani kawałka polskiej ziemi komunistycznemu tyranowi. I czas, aby polscy chłopcy ruszyli na Gliwice. Ruszać. Dobrze, pokonać najeźdźców. Polscy chłopcy ruszają na Gliwice. Czas je zająć, bo to jest ważne miejsce zaopatrzeniowe dla naszej wielkiej armii. Tak jest, polscy chłopcy łamią niemieckie czołgi swoją wolą walki. Tak jest, i Gliwice zostały wyzwolone. Chwała wielkiej Polsce. XPP. Pozwolę Francuzom przyjść i Brytyjczykom. Jeżeli chcą się bić i umierać za Polskę, to niech umierają. Tutaj jest problem, ale już nie ma problemu. 2100 defensywy, bo jestem najlepszy. Trzeba ruszyć z ofensywą tutaj, z lekką kontrą. I Sowieci wypowiadają mi wojnę. Kto by się spodziewał, że zdradziecki komunista zaatakuje, nie? Kto by się spodziewał, że komuniści znowu będą chcieli położyć łapę. Dobra, rozstawić. Teraz wszystko działa. Chłopaki, uzupełnienia, uzupełnienia, jeszcze raz uzupełnienia. Musimy starać się przepchać hitlerowców naprawdę z tych prowincji i zdobyć Królewiec. Tutaj jest bardzo fajnie. Sowieci mnie atakują, jest fantastycznie. W sensie nie, że Sowieci mnie atakują, tylko ty, hitlerowcy, moi drodzy, ogarnęli lotnictwo, nie wystawiają wszystkich maszyn nad Polskę. Bardzo fajnie. Więc ja mogę teraz wziąć 1000 maszyn i ubezpieczyć polskie niebo przed sowieckimi bombowcami, nie? To jest to. Dobrze. Pięknie jestem obstawiony, panowie. Jeszcze 24 dywizje zostaną oddelegowane do bronienia naszej granicy przed sowieckimi bandytami, tak? Hitlerowcy zaatakowali, ale to nie złamie woli polskiego żołnierza. Próbujemy kontrować. Ty, Sowieci się poddali, dosłownie. W sensie, ja mam zielone niebo na Polsce. Fakt, że u mnie tragedia jest z zaopatrzeniem i z tym wszystkim, ale... No co mogę powiedzieć? Takie życie, nie? Na razie trzymam front. Sowieci mi nie rozbiją, nie? Tutaj zbudowałem supply huba i zobaczcie, jakie dobre supplysy są. Patrz, ja się totalnie dobrze utrzymuję. Ja jestem w stanie to wygrać. Ty, nawet pochłonęliśmy, moi drodzy, Luftwaffe całe w powietrzu. No i się rozbiliśmy, ja nie? Jak głupio to nie zabrzmi, nasze myślictwo, chciałem powiedzieć znowu, dobrze działa, bo te kasy naprawdę robią szkodę, nie? Niemcom. W sensie, zobacz, XD, nie? W sensie, fajna sprawa. Patrz, okrążone parę dywizji, ile tu jest dywizji niemieckich? 7 piechoty? No i zobacz, mucimy ich, nie? Jak na razie. Zobacz, patrz, bye bye. Wszyscy mnie atakują z każdej strony, a ja dalej stoję uporczywie i twardo i walczę o niepodległość Polski. Ty, Niemcy straciły 2 miliony ludzi, a ja straciłem 150. Sowieci stracili 120. Ile wróg stracił maszyn? Oni tracą 100 maszyn dziennie, oni stracili 3000 myśliwców. XD. Stary, ja polscy lotnicy strzelili 3000 myśliwców. Luftwaffe, chłopie. Nieźle. Muszę wam powiedzieć, nieźle. Aha, to można dwie drogi robić. Infiltration. O Jezus, chłopie. Jestem nieśmiertelny, nie? Stary. Jeszcze mam dominację w kasach. Tutaj 1200 kasów lata w powietrzu. No stary, zobacz. Ja miażdżę Niemców w sekundę, nie? Dosłownie, chłopie, patrz, bum, pozdro i teraz Königsberg, Królewiec. Nie wiem, czy oni sobie dadzą radę, ale wygląda to fantastycznie, zobacz. Przecinam ich normalnie, przecięcie, polskie cięcie normalnie, chirurgiczne polskie cięcie, nie? Zobacz, no piękna sprawa, stary, zobacz, chlup XD, pięknie zielone polskie niebo, nie? Ty, Luftwaffe 8000 maszyn tu dało, okej. Ta Francja coś zrobi? Chyba nie. Mam Królewiec i teraz trzeba się ubezpieczyć od sowieckich desantów, świetnie. Wypchniemy hitlerowców stąd, dosłownie, i ustawimy się defa na Sowietów. Patrz, Sowieci atakują cały czas, nie? A ja 2K defa prawie kręcę. Pięknie. O tym mówiłem, nie? Boże kochany. Muszę jak najszybciej przetransportować wojsko. O tym właśnie mówiłem. Jezus Maria, no. Stary, ja te 24 dywizje, to ja chyba ich użyję po prostu do, wiesz, do zabezpieczenia tych portów, nie? Dosłownie. Bo ja mam taką dominację powietrzną tutaj, że ich puknę w sekundę, nie? Zobacz. Niemcy potracili tyle Luftwaffe. O Boże. Oni dużo tracą, nie? Ja ich naprawdę cykam jak chcę. Później wystawię myśliwce nad nich. Ruscy mi nie są w stanie nic zrobić. Jedna armia zabezpieczyła totalnie. Dobra, i teraz zrobimy tak, że rozszerzymy troszeczkę tutaj te dywizje, tak? Żeby się przeszły, rozeszły, super. Tutaj jest 6 dywizji ustawionych. Mhm. A oni skrócą front trochę. O właśnie. I ruszamy na Niemcy, nie? Tym bardziej, że zaczniemy już połowę maszyn wystawiać. Tak naprawdę, albo nie, poczekaj. Połowę maszyn zaczniemy już, moi drodzy, wystawiać nad Niemcy. 2000 maszyn nad Niemcy, świetnie. 1200 kasów, połowa podleci tu. Już tutaj muszę mieć dominację, nie? Tak naprawdę. I robimy ich na dwa teatry wojenne, powietrzne. A zużytą siłę polityczną daje w quality i quantity. Świetna sprawa. I widzisz, przy zielonym niebie, stary, to ja ich pukam w sekundę, nie? 3 miliony ludzi w Polsce stracił wąsacz. Z Berlina, nie? Ja ich naprawdę nieźle wycykam tutaj. Panowie,
To jest GG easy, że tak powiem. Naprawdę to będzie piękna ofensywa, nie? Ja już się nie mogę doczekać. Stary, zielone niebo. Trzeba po prostu przenieść wszystkie kasy i więcej myśliwców. Jezus. I trochę kasów tutaj. Jezu, czy ja mogę jeszcze coś wystawić do Warszawki? 200 kasów, świetnie. I to idzie typowo na Czechy. Ale będzie jazda, panowie. Musi tu być 500. Kurde, jestem gotowy prawie do ofensywy. A z zielonym niebem to wszystko się wydaje łatwe, nie? Jak cykam ich tutaj, chłopie. 600 softa albo 1000. Patrz, 1000 softa przez chwilę mi skoczyło. Poczekaj. Pa. 700? 1200 softa, chłopie. Dobra, poczekajcie, podejdę sobie tak jak zawsze do tego. Moi drodzy... Boże, Kołobrzeg? Nie wiem, cholera wie. Nie mam mózgu obecnie o coś takiego. I teraz, praktycznie, przez to, że okrążyłem tę dywizję, ja sobie poprawię bardzo mocno sytuację zaopatrzeniową w Polsce. Tylko muszę je po prostu dobić z kotła. O, Ruscy robią desant, widzisz? Ledwo na Gdynię, nie? Sekunda i już desant jest, stary. Ruscy to naprawdę mnie zaskakują czasami. Widzisz, wyciachani są. I teraz, moi drodzy, niech sobie chłop podejdzie. Jestem gotowy na froncie. Rzucimy sobie jeszcze, moi drodzy, tutaj, żeby kobiety do wojska szły, żeby było więcej manpowera. Ruscy nam nic... Jezus, ale bestia! Boże, kochany! Ale piękny screen! Jezus, panowie! No to jest mistrzostwo świata po prostu. Boże! Sorry, muszę się przyfleksować. Panowie, jeżeli ktoś z was mnie nie obserwuje w serwisie Twitter, to bardzo serdecznie zapraszam. To jest jedyne social media, z którego korzystam. Właśnie dodaję wpis, żebyś obserwował mnie, jak chcesz osiągnąć sukces w życiu, to musisz obserwować mój profil. Dobra, i teraz sprawdzimy. Piątka. Dawaj breakthrough. Sprawdźmy. Zobaczmy. Jezu. Nie no, na takim zielonym niebsku, no to... Jezus, jak ja 1200 softa kręcę. Chłopie, to nawet nie ma opcji, żeby mi się nie udało, nie? To jest... To jest Berlin w 2 tygodnie, chłopaki. To jest pierwszy raz, gdy polskie gazety propagandowe nie kłamały, tak naprawdę, że Polacy w 1 tygodniu biorą Berlin. Wojnę. To jest akurat ten po prostu roleplay, nie? Czekaj. Muszę coś później sprowadzić. O, szkoda, że ropy mi brakuje. O, żółte niebo. Hilterowcy wystawili maszyny, panowie. Dobra. 4K. Polacy biorą Berlin. Dobra, Szczecin wziąłem, więc jest dobrze, nie? Fantastycznie. Świetnie. A czy Czechy przejdą z tymi? Nie przejdą. Nie chcę dołączać do aliantów, ja chcę Wielkiej Polski. Nie dam się zdradzić Anglikom po raz drugi. Znam historię i nie pozwolę na sprzedanie naszych polskich ideałów. I tak nas sprzedadzą w Jałcie. Nie pozwolę na to. Polska będzie od morza do morza, nie? Tego typu. Subskrybuj po sukces Wielkiej Polski. I Berlin zajęty. Fall of Berlin. Today the battle that has been ravaging Berlin for the finally bla 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 decisive Polish victory. German forces defended the city with all they could. No i panowie, Polacy zajęli Berlin. Chwała Wielkiej Polski, nie? Stary, zmiażdżyłem mojego przeciwnika. Straty Niemiec w tej wojnie są obrzydliwie wielkie. 5 milionów ludzi, a Polacy ilu stracili? 400 tysięcy. Z czego 390 tysięcy to są ranni. Przez przypadek się ranili, jak artylerię ciągnęli, stary. I to takie małe zadrapanie, nie? Że to wystarczy woda utleniona i wiesz, i się naprawią, nie? Praktycznie zerowe ofiary w ludziach podczas tego konfliktu. Ty, Niemcy to mają 2 dywizje, tak ich zmiażdżyłem. Co się tu wydarzyło? Ja ich po prostu... Dlaczego hilterowcy bronią Czech bardziej niż Niemiec? Ktoś mi to wytłumaczy? Nie wiem, nie rozumiem tego. Ale ważne, że Polska jest wielka, sanacyjna. Będziemy starali się stworzyć jakiś, nie wiem, cokolwiek z tego. Ja anektuję wszystko, jak mogę, nie? Polacy wchodzą do Pragi, moi drodzy. Widzicie? Hilter chciał zniszczyć państwo polskie wojną i okupacją. A wystarczyło zaproponować po prostu socjalnie. Chodzimy. Panowie, rozwaliliśmy wszystkich. Czechy. Nie wiem, czemu oni w ogóle bronią bardziej Czech niż Niemiec. Nie mam pojęcia. Ale ich pięknie rozbiłem, panowie. Kolejny desant sowiecki na Gdańsk. Exe. Wiesz, co chodzi? To jest typical Soviet experience. Przeorganizujmy się. Na szczęście mamy supplysy zielone, więc jest fantastycznie. Produkujemy nowe myśliwce, bo mogę. Ty, dobra, okrążyłem hilterowców. Powiem wam szczerze, że stosunkowo łatwo się z nimi walczy. W sensie miażdży ich jak chce, nie? O to mi bardziej chodziło. Bum. Tutaj muszę niestety część maszyn przenieść. Zobaczymy, no. Wygląda to tragicznie. Ma być jeszcze gorzej. Dużo maszyn. 3000 maszyn? Skąd Hilter utrzymuje te maszyny w ogóle w powietrzu? Skąd on ma ropę? Tak naprawdę. Amania puerta. Danza polako. Litanzia ora. Idę solo i piesa. I Polska jest wielka. I dzieci mnie kochają. Mali narodowcy z konfy uwielbiają kałacha, bo tworzy wielką Polskę. La 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 li li la la la. Moi drodzy, unite the West Slavs. Tak jest. United Slavic State. Tak toczna. Fall of Germany, auf Wiedersehen. Panowie, mamy to. Totalna domination of the Poland. Po prostu jestem najlepsiejszy na świecie. Nawet jak jestem gorszy, to i tak jestem lepszy. Teraz wszyscy lecą. Jezu, ja dostałem na to korę. Co ty gadasz? Gdzie ja dostałem korską? Ja mam kory nawet. 2 miliony manpowera mam, lul. Ja gdzieś musiałem kory dostać. A ja mogę korować jeszcze, bo w tym modzie jest korowanie, ale nie koruję już. Jestem dobrze ubezpieczony, tak naprawdę. Renta inwalidzka, tego typu rzeczy, wózki. Teraz muszę wystawić wystarczająco dużo maszyn, żeby wydominować się powietrznie. Dobra, dobra, tak. Świetnie. Dobra, patrz, ale jestem pięknie obstawiony, nie? Ja Sowietów muszę wycyckać, tak mi się wydaje. Bardzo ładna jest defensywa. Mhm, świetnie. Ruscy ile stracili w tej wojnie? 2 miliony ludzi, ja straciłem 70 tysięcy.
Chłopcze, o czym my w ogóle rozmawiamy, nie? Panowie, połamanie Związku Radzieckiego, nie ukrywam, powinno być dosyć łatwym zadaniem. Tym bardziej, że znam ich taktyki jak własną rękę. W sensie, coś takiego się mówi, że jak własną kieszeń znam ich. O, pierwsze okrążenie Sowietów, bajo, bajo. Jezus, ja ich tak miażdżę, chłopie. Ja mam po dwójkę softa czasami w bitwie. Jestem nieśmiertelny, jestem najlepszy na świecie. Nawet jak jestem najgorszy. Bum, ty, bum, bum, dawaj. Ale Polacy jadą, nie? Panowie, patrzcie, jaka ofensywa będzie. Bangerang. Ole miażdżenie. Fall of Minsk. Fall of Kaunas. Jezus, ja każdy tenen zdobywam. Ja idę World Conquest normalnie tą Polską robię, bo jest najlepsza na świecie. Ole ich przejeżdżą, chłopie. Boże, Stalin mi zrobił desant na plecy. Dlaczego oni są w Związku Radzieckim? Jest. Tragedia. Upadek Kijowa, upadek Rygi. Moi drodzy, polskie wojska są nie do zatrzymania, nie? O. Przeprowadziłem już dywizję, żeby zmiażdżyć ruskich we Frankfurcie, nie? Ty, ale ładnie ich zmiażdżyłem. Jakie Ruscy mają straty? 3 miliony ludzi, a ja mam 130 koła, chłopie. LOL. Ole ich zmiażdżyłem, stary. Przecież jestem najlepszy na świecie. Ty, czemu ty tu nie wchodzisz, Andrzej? Proszę, zmniejszaj się front, chłopaki. Ole, wyzwolenie idzie. Moskwa, panowie. Moskwa zajęta. W sensie jeszcze nie, ale już Fall of Moskwą odbębnione, no bo Polacy już zdobyliśmy bez problemu Moskwę. Oczywiście zielone niebo i teraz będzie przebijanie się na Uralu, żeby Ruscy skapitulowali. Fantastyczna sprawa. Sowiecka Republika Beneluxu oczywiście wypala się na granicy ze mną. Chłopie, moja dywizja ma 2 defa i 700 softa. XD. Wystawiam tu trochę maszyn. Lol, chłopie, mam 5 myśliwców. Pff, dobra, poczekajmy chwilę. Ty, ja musiałem zatrzymać działania wojenne, tak naprawdę, bo z tyłu mi robili plecy, nie? Muszę tu przesłać więcej wojsk, ich zmiażdżyć i dopiero ruszyć do ofensywy, bo jest cringe, jak to mówi młodzież dzisiaj. Teraz przeprowadzimy specjalną operację wyczyszczającą, w sensie tutaj Benelux. Musimy wyczyścić Benelux, wypchać ich stąd kompletnie i dopiero później cofnąć ich na front. Jest git w sumie, z tego co widzę. Mhm. Dobra. Nareszcie falowa Amsterdam, świetnie, uda mi się tą komunistyczne Beneluxy wywalić stąd w cholerę, nie? Więc szczęście jest. Świetnie, z powietrzem, moi drodzy, to jest bardzo łatwo. Fantastycznie. Bo ja tutaj nie mam zaopatrzenia, tylko dlatego się tu męczę, nie? Bum, dziękuję. Okej, okay, super, tu jest zrobione. Mhm. Teraz tu, ale pierw tutaj idziemy. Pyk. Dobra. Wyczyścimy ich i będzie super. Dobra, dopychamy teraz to. I jak to dopchniemy, to później wysyłamy ich na główny front. 2300 artylerii rakietowej mam, ale no to panowie, to było normalne, że będę miał minus taki olbrzymi. Bo ja dopiero zacząłem to produkować, nie? Już robię 50 dziennie, więc to się naprawi easy. Easy peasy. To się świetnie naprawi, nie? Niech tylko oni przyjdą na front. Dobra. I teraz przeatakujemy trochę. Jezus, panowie, zieloniutko. Easy, easy, easy. Tu będzie trzeba jeszcze masmoba zrobić ze 100 dywizji, chłopaki. Bo będzie problem, nie? O, żeby zmiażdżyć aliantów. Przygotowuję się już na wojnę z aliantami, budując tutaj właśnie radary, wszystko. To będzie dobra sprawa. 300 koła w lotnictwie wystawiłem samolotów. Wiecie, ile jest? 15 tysięcy maszyn będzie latało nad Francją, chłopie. XT. Dosłownie, nie? Ty, po ruskich to już nie ma co zbierać. Ciekawe, czy ja będę mógł coś zrobić jeszcze z Rosją. W sensie jakiś ten. Ty, dawaj busty. Ciekawe, czy ja będę coś w stanie zrobić, zbudować. W sensie... O Jezus, nie to. Myślałem, że będę w stanie coś zrobić, ale nie jestem. Myślałem, że będę miał kory na ruskich, ale nie będę miał. SSR padnie za 5%, więc wydaje mi się, że będzie blisko, nie? Tym bardziej, że moje dywizje się już nie zatrzymają. Idę na Archangelsk i idę tutaj. Tutaj musimy zająć tego supply huba. I będzie dobrze. Ale panowie, ich miażdżę strasznie, nie? Jakby ktoś się zastanawiał, jakimi dywizjami gram, to czekajcie. Wezmę sobie, zboostuję tylko to. Takimi gram dywizjami piechoty. 30 po prostu. I to wszystko. 30 zrobiłem w tym modzie. I wystarczyły, nie? Do rozjechania wszystkich Polską. Jest, panowie. Rosja maja, jak to się mówi. Biorę oczywiście od nich floty całe, bo mi się przydadzą. I pełna aneksja przez naród polski. Tu nie ma gadania. ESA, moi drodzy. Ty, dostałem monumenty. Fantastycznie. Ty, Polska skończyła wojnę. Nie my ją zaczęliśmy, ale my ją skończyliśmy. Polacy. Ha, boli co? Wielka Polska. End of the Soviet Union. Koniec Związku Radzieckiego. Jestem dumny z Wielkiej Polski, nie? Moi drodzy, daję land lista Japończykom. Dam im dosłownie 100 tysięcy broni, 10 000 sprzętu. Daję im dużo, moi drodzy, sprzętu i anterów, wszystkiego. Pociągów im dam, moi drodzy, parę set. Bo dla mnie Japonia musi walczyć, nie? Ona musi naprawdę pokazać klasę, bo inaczej będę, że tak powiem, no głęboko, że tak powiem, w półce. Ona musi pokazać klasę, dlatego jej daję land list, nie? Tyle karabinów, ile matka Polska nie widziała na oczy. Wiecie co, ja nie będę niszczył Francji szybko. W sensie, delete this country? Nie, ja chcę jej wypowiedzieć wojnę. Ja nie będę niszczył Francji, dam im szansę przyjść na front. Naprawdę, przysięgam. Bo to będzie, ja się przejadę w sekundę, nie? Dam szansę Francuzom, dam szansę aliantom na wystawienie myśliwców. Moi drodzy, na kanał La Manche, dam im szansę na wszystko. Dam im nawet szansę na sukces. Po prostu ustawię się w defensywie i będę czekał, co się tu dzieje, nie? Tak naprawdę. Niech walczą, niech będzie gojda. 150 myśliwców alianci prawie tracę. 9 000 maszyn. Stary, ja mogę 2 razy tyle dorzucić na kanał La Manche, gdy będę tylko tego chciał. 16 000 moich maszyn lata nad La Manche, chłopie.
jak to jest totalne zniszczenie, nie? Dobra, powiem tak, chciałem dać Francji szansę, ale to nie ma sensu. W momencie, w którym moje siły są na tyle silne, że jestem w stanie uzyskać zielone niebo, tak naprawdę nad Francją i przebijać się przez linię Maginota, moją dywizją piechoty, która ma 60 breakthrough, to nie ma sensu, nie? Po prostu idźmy przez nich. Turcja chce do mnie dołączyć? Nie, Turcja chce mnie zaprosić do frakcji, a ja nie chcę dołączać. Ja chcę ci pomóc, Turcjo, po prostu. Tak lekko. I zaraz będzie Fall of Paris. Zaraz mamy Fall of Paris. I polskie wojska Fall of Paris robią. Polskie wojsko robią Fall of Paris. LOL, Polacy zatopili lotniskowiec. Czy ORP Jan Paweł II jest królem kanału La Manche? Dwa lotniskowce kolejne Ameryce zatopiłem. XD. Stary, 15 łodzi podwodnych. Ja wytopię całą brytyjską flotę w pół godziny, nie? To się wszystkie statki. I po co ja mam się... Po co mam grać flotą, jak mogę mieć 16 tysięcy myśliwców i wytopić cały La Manche? I jeszcze teraz po zajęciu Francji mogę rozbudowywać dodatkowo lotniska i uzyskać jeszcze większą dominację w powietrzu, nie? Zobacz. XD. Alianci stracili 7 tysięcy myśliwców w głowie. 6,5 tysiąca. Ja ich zdominowałem kompletnie powietrznie, nie? Tutaj. W sensie, to jest GG, nie? Jestem podjarany, że te myśliwce sobie tak świetnie poradziły. Naprawdę, jestem podjarany faktem, że moje myśliwce dały radę. I wytopiłem im praktycznie wszystkie floty. Znowu desant robili, Boże. Że sięgał, oni mi zrobili więcej desantów niż... Naprawdę XD po prostu, nie? Trzeba ich, widzicie, no. 15 raz to odpycham. Dobra, zaczynamy bombardować też, moi drodzy, tutaj. Jakby to powiedzieć, wyspy brytyjskie, żeby te, tutaj po prostu im floty wypływały, żeby je potopić. I mają 200 statków. Ja bym mógł z nimi zawalczyć na morzu, ale czy się opłaca? Tak szczerze? Jak mogę sobie pobombardować? Fajnie, się zabezpieczyłem. Lol, czy ja mogę mieć dwie doktryny tutaj? Czekaj, wybadałem to. Co ty gadasz? Trzy mogę mieć. Nie no, stary, ja mogę mieć wszystkie doktryny? No nie gadaj. Jezus. Maria, ja o tym nie wiedziałem, ale będzie jazda. Stary, moja dywizja ma 70 orga, to dlatego Niemcy mieli 90 organizacji? O Boże, bo oni mnie na paru doktrynach atakowali. Ja nawet o tym nie wiedziałem, chłopie. XD. Dobra, czas to zakończyć, moi drodzy. Czas zrobić desant, czas wziąć wszystkie floty tutaj, oczywiście. Złączyć je w jedno, zmerdżować te flotki, dokładnie. Wybrać, ja już nawet nie dzielę, bo się nie opłaca, nie? Wystawiam ich po prostu tutaj na dominację i bum, patrz. Wiesz, jak lecimy? Ale nie mam kasów. Oho, muszę zebrać kasy, panowie. Leci desant cicho. No i tutaj to chyba nikt nie oczekuje, że będzie inne rozwiązanie niż zwycięstwo Polski, nie? Nie oszukujmy się. No się będzie rozjaźnik, nie? No jak... O, wiesz, patrz. Pstryk. Panowie, no moje dywizje... Fall of London, no. Polish forces have taken London. Zdobyliśmy Londyn, panowie. Łatwiutko. Ale naprawdę ich przejechałem, nie? Topienie naprawdę konwojów i wszystkiego tutaj jest XD, nie? O, no i super. Z zielonym niebem to jest GG, nie? Szczerze wydaje mi się, że nawet bez zielonego nieba byśmy tutaj zrobili totalną sieczkę, nie? Panowie, Brytyjczycy kapitulują. Super. Japończycy sobie zaczęli radzić. No to panowie, dla mnie to jest GG, nie? United Slavic Empire. Zobaczmy, czy mógłbym jeszcze coś unform. Mogę sformować Commonwealth, Polsko-Węgry. Euroazji nie mogę jeszcze sformować. A sformujmy Commonwealtha, zobaczmy. Jest Polin-Lithuanian Commonwealth, chłopie. 12 milionów manpowera. Co tu się dzieje w ogóle, stary? XD. A jakbym to unformował i Poland-Hungry zrobił? Boom. Ty, rzeczywiście, polsko-węgierska teraz Unia jest. Poland-Hungry, nie? Fajna flaga. Ale ja wolę Commonwealtha, nie? Bo jednak Polska to ma być Polska. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej epizodów z Herz of Iron 4, kliknijcie i sprawdźcie ten materiał, jeżeli podobał wam się ten odcinek, bo ten też wam przypadnie do gustu i nie zapomnijcie oczywiście zostawić lajka.